Witam was bardzo serdecznie, jestem artysta-pisarz, a to jest Yokohama, 38 dnia naszej podróży, podczas gdy dotarcie do niej Filiasowi Fogowi zajęło aż 41 dnia, więc jesteśmy o 3 dni do przodu w stosunku do słynnego podróżnika. Czyż to nie niesamowite, jak przez te 20 lat zmienił się cały świat, także teraz można podróżować jeszcze szybciej? A to wszystko dzięki wynalezieniu latających dywanów, które z jakichś powodów w Yokohamie mają zupełnie inny kolor niż w innych miastach, ponieważ tutaj mamy do czynienia z flagą Japonii. Chyba, nie jestem pewien, tak mi się wydaje, że... Albo to było odwrotnie, że czerwone z białym kółkiem jest flagą Japonii, albo to jest flagą Japonii, nie jestem pewien. W każdym razie podeptamy dziś flagę Japonii, wahahahaha, i wynajmiemy sobie ten oto śliczny dywan. Są taką ciekawe, czy twórcy przewidzieli tego typu kontrowersje, że właśnie deptamy flagę Japonii. W mieście japońskim, w samym środku Japonii deptamy flagę Japonii. Piękna jest Yokohama. Szczerze przyznam, że Yokohama, jako że jest bardzo odmienna wizerunkowo od Kairu i Bombaju, jest chyba moim ulubionym miastem w tej grze. No należy o tym pamiętać, że San Francisco również jest strasznie odmienne wizerunkowo, tylko że tutaj nie ma już takiej takiego zaskoczenia, że nagle jest zupełnie co innego, nie? Bo jeżeli gramy od samego początku, to wiadomo, najpierw spotykamy się z Kairem i z Bombajem, gdzie właśnie możemy podziwiać, no, budynki niby inne, ale mimo wszystko podobne, podobne kształtowanie terenu, natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie i absolutnie innym, ponieważ jak widać wszędzie jest biało, latają też płatki śniegu, nie mam pojęcia dlaczego, nie mam pojęcia jaki to jest w zasadzie pora roku, chyba dotarliśmy gdzie indziej niż bym chciał. Nie mam pojęcia jaka to jest pora roku, ale wszystko jest tutaj bardziej białe, są zupełnie inne barwy, zupełnie inna architektura również, widać charakterystyczny styl japoński. Czy w ogóle orientalny, no nie można powiedzieć, że to jest tylko styl japoński, ponieważ czy to w Chinach, czy w... O, jest hotel. Czy w innych krajach Orientu również takie budynki się buduje. Jest nasz hotel tutaj. Śliczny, wielki hotelik. My tymczasem zejdziemy sobie z dywanu i wynajmiemy pokój. Ładnie, trzeba przyznać, że ładnie. O, nowa teksturka na ścianach, są jakieś takie malowidła a la papierowe, coś mi się gra przycina. Dzień dobry, chciałbym wynająć pokój. Wiadomość od wujka? Nie ma dla mnie wiadomości od wujka? No jest wiadomość od wujka, oczywiście. Jakże moglibyśmy zacząć... Niestety nie ma pieniędzy. Jakże moglibyśmy zacząć nowe miasto bez wiadomości od wujka? No cóż. Posłuchajmy, co tam ma nam do powiedzenia. My dearest Oliver. You truly are my favorite nephew. I congratulate you on the boldness, courage and daring that you showed in Bombay. I'm so proud of you. I have no doubt you will meet with equal success on your next mission in my beloved Japan. Ukochana Japonia, dogadałby się z Chase. To find the agreement between myself and Sansuruto, a Japanese friend, engineer and colleague in 1866. This agreement granted him the rights to my invention and will prove my original creation and ownership of the hydraulic podstawa. A co to jest takiego? Ingenious device. If I do say so myself, cushions the earth against the earthquakes and tremors which are so frequent in Japan. Every building, house, temple, statue, gate and bridge is built on these hydraulic stilts. I suggest you find my old friend in order to get this document back, but waste not a second. Time is of the utmost importance. It's too bad you won't have a chance to enjoy the fine food. Gościnności gejs, przepraszam. Well, this isn't a vacation. Maybe next time. I hope to see you soon, my dear nephew. Co do wyśmienitego jedzenia. Szczerze mówiąc, nie karmiłem się do tej pory specjalnie kuchnią japońską, dlatego też... Aha. Co się właśnie stało? Już? Jestem odświeżony? Nie zrobili tekstury wejścia do pokoju? Czy po prostu po wejściu na schodach mi tak odświeża? No nieważne. W każdym razie... Ruszam... O, jaka ładna noc. Księżyc... Księżyc się dopełnia. Bo tu nie jest księżyc w pełni, tylko po prostu widać model, ale widać tylko połowę księżyca. W normalnym świecie też tak jest, ale dopiero jak się człowiek bliżej przyjrzy, a tutaj widać to gołym okiem niestety. Co jest nie tak z tym księżycem? Co on znika?
nie mam pytań. Może to zależy od perspektywy. Nie, jedziemy w drugą stronę. Tak więc musimy odnaleźć do mnie jakiego pana Sansaruto, który w 1866 roku podpisał umowę z wujkiem Matthew, w której to umowie były właśnie prawa do tego, że to wujek stworzył tą hydrauliczną podstawę. Wynalazek no nieoceniony, jak widzicie w Japonii, bo tutaj są częste rzeczy. O, jesteśmy już przy domu Sansaruto. Jakiś ja jestem dobry, że pamiętam to wszystko. Ładną ma haciendę, nie? Trzeba przyznać, że ładną ma haciendę. Dobra, zsiadamy. No dobra, puk puk, dzień dobry. I nagle woła nas jakaś podejrzana babcia. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Co słychać, babciu? Czemu masz tyle dziwnych rzeczy we włosach? No, tak jakbym chciał, a co? Trust me, I'm not a mad stalker. Lodo Saruto was arrested a few days ago on the accusation of treason against the emperor. If he is guilty, he might be beheaded. So none is allowed in the house. Only the shogun can grant authorization to enter. So, if you want to go in, you'll have to ask him. Thanks for the information, old woman. I'm gonna see this Mr. Shogun right now. Young Gaijin, you are funny. Thanks, I'm good with a joke, but I wasn't trying to be funny then. Then you are a natural comedian. You see the Shogun? That makes me laugh so much. Tak więc Shogun to najpotężniejszy wódz Japonii. Nigdy nie zgodzi się spotkać z Gaijinem. Tak. Cokolwiek to nie znaczy. Piękny akcent japoński słychać w jej głosie. Hedo zamiast head. So go with your strengths. Once you are inside, try to find out when Saruto's house will be open. Then you will know what to do. Or you could just wait. Czemu ta babcia nas namawia do łamania prawa? Kim ona jest w ogóle? Czemu ta babcia namawia nas do złamania prawa? Kim ona jest? To kolejny jakiś... Przepraszam, czy mógłbym się już ruszyć? Tak. To jakiś kolejny tajemniczy współpracownik Matthew? No niestety nic tu nie ma ciekawego w tym ogródku. Daję dychę, że ona jest współpracowniczką Matthew. Pomimo tego, że... Znaczy... Ja wiem, że ja w to grałem, nie? I... Ale to było dawno temu i ja nie pamiętam. Chociaż teraz, no to jest oczywiste, że ona współpracuje z Matthew, skoro chce nam pomagać, nie? Przecież nie pomogłaby bezinteresownie. A tym bardziej nie wiedziałaby, że my w ogóle tutaj współpracujemy. Znaczy, że szukamy tego domu, czy coś takiego. Musimy... Czyli co? Musimy się włamać teraz do siedziby Shoguna. No, fantastycznie. A czemu w ogóle najpotężniejszy wódz Japonii znajduje się w Yokohamie, a nie na przykład w Tokio? To ma jakąś zasadność historyczną? Nie wiem, czy jeśli się zna na historii Japonii, mógłbym ją zapytać, czy dlaczego na historii w ogóle się zna na Japonii. O, to jest siedziba Shoguna. Ładny pałacyk. Zna się na Japonii, więc można by ją zapytać, czy w ogóle, jaki to ma sens i czy Shogun faktycznie był chociażby najpotężniejszym wodzem. A tutaj całkiem przypadkowo znajduje się na całe nasze szczęście zrujnowana... O! Metalowa rurka. Przyda się. Zrujnowana studnia, więc... Haj, hop! I co teraz? Mogę sobie tak po prostu? Aha, tak po prostu, no dobra. Ależ tu mają zabezpieczenia, czy Japończycy po prostu najwyższy poziom technologii, lasery, bajery i inne pierdoły. Zabezpieczyli się kłódką. No bardzo mądrze, zwłaszcza, że wyżej leżała metalowa rurka, którą tą kłódką można było złamać. Halo, chciałbym wejść po drabinie. Aha, spacją, no dobra, no.
sumie trochę logiczne. Skoro spacją skaczę, to spacją się też spinam. No i znajdujemy się wewnątrz pałacu szoguna. Pałacu szoguna w Yokohamie i teraz mamy misję, coś a la misję skradankową. Ktoś mi chyba zauważył. Saka? To jest frajer? Nie! No shit! Okej, to nie będzie łatwe. Saka to jest frajer po japońsku? Nie mam pojęcia. Znowu po raz... O, jakie ładne te... Takie ładne, jak to się nazywa? Sprite'y. W sensie... Sprite'y, jeżeli ktoś nie wie, to w terminologii branży komputerowej to są dwuwymiarowe obiekty, które próbują udawać trójwymiarowe obiekty, obracając się wraz z graczem, więc za każdym razem, gdy patrzymy na tego typu obiekt, to wydaje nam się, że patrzymy na trójwymiarowy obiekt, podczas gdy jest to po prostu płaski dwuwymiarowy obiekt. I na tej podstawie tworzono chociażby bardzo wiele gier w latach 90., a współcześnie już niestety nie korzysta się z tej technologii, ponieważ to zwyczajnie się nie opłaca. Czy ja mam jakąś... Ej, no kurna! No i widzicie, taki jestem dobry w misjach skradankowych. Czy ja mam w ogóle jakiś tryb kucania, czy... O, no teraz się dowiedziałem, że on potrafi się skradać. No, bardzo fajnie. Wygląda trochę jak małpa, ale okej. No, wstań, chłopcze! Oj, śmieszny ten Oliver, śmieszny. O, mówię właśnie o tutaj, o tych igłach na tym drzewie, które próbują, patrzcie, one się obracają razem z nami, nie? Kiedy ja się obracam i one się obracają, to nie są prawdziwie trójwymiarowe obiekty, tylko dwuwymiarowe sprite'y, które po prostu... To jest trójwymiarowy obiekt. Ten krzaczek, pomimo tego, że nie ma zbyt dużej ilości poligonów, to jest obiekt w pewnym sensie trójwymiarowy, chociaż on też jakby nie składa się z... Nie, on się w sumie nie składa z poligonów, tylko to były sprite'y ułożone w ten sposób. No dobra, no ale... O, to jest trójwymiarowy obiekt, to nie jest płaski obiekt, ta korba tutaj jest trójwymiarowa. Oliver jest trójwymiarowym obiektem, a tamte to są po prostu dwuwymiarowe obiekty. Bardzo ładne sprite'y. Teraz tak, my jesteśmy, musimy być niewidzialni, żeby włamać się do siedziby naszego kochanego szoguna. Tamten gościu. Trzeba czekać, aż się odwróci. Zapierniczać! Zapierniczać! Dajesz, 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 dobiegniesz, dobiegniesz, dobiegniesz... I teraz trzeba się tutaj schować! Najgorsze jest to, że w tej grze nie ma szybkiego zabicia. W każdej grze, w której są misje skradankowe, a przynajmniej w większości gier... My teraz będziemy musieli poczekać. W większości gier zawierających sobie misje skradankowe znajduje się coś takiego jak szybki zapis, ale nie tu, żeby nam utrudnić rozgrywkę, dali nam checkpoint na dodatek nie wewnątrz terenu szoguna, a na zewnątrz terenu szoguna, idealnie przed bramą. Po to, żeby specjalnie wydłużyć nam czas gry. Jako, że jesteśmy dużo szybsi od Foga i dlatego to ich denerwuje. My już zdążymy tutaj dojść do samej tej komórki. Musimy się zachowywać jak najciszej, no ponieważ wiadomo, jeżeli będziemy się zachowywać głośniej, no to mamy przerąbane. Misja skradankowa, taki wyjątek. A nie mógł się wspiąć na ten mur i przez kor... co ja się znam. Więc gra cały czas jest różnorodna, cały czas zarzuca nas jakimiś ciekawostkami, a to misja skradankowa, a to coś innego. A tutaj, wow, shit. Gość by mnie dorwał. Co ja chcę zrobić, co? Czego oni wymagają? Co, żebym poszedł aż tam? A ten pan co? No ja wiem, że mam tutaj dużo czasu. Teraz musimy poczekać, aż on zawróci. No dobra. Czasu jest naprawdę dużo, ale mimo wszystko. I on tam jeszcze stoi półtorej godziny? No to fajnie, to faktycznie jest dużo czasu, ale co z tego? Już 3 razy robi tą animację podpierania się bokiem. 4. Ja pierdzielę. Naprawdę zaraz faktycznie sam tam pójdę dalej. Bo nie mam sił czekać na tego frajera. Wróć tutaj, proszę cię. Już koniec tej twojej przerwy.
Aż szlak by go trafił. I to jest ten najgorszy moment, kiedy ja wiem, że gdy pójdę sobie tam, to będę miał tak przerąbane, że nie wiem. A jednocześnie, bo zmarnuję dużo więcej czasu, jednocześnie wydaje mi się, że już chcę tam iść, bo wiadomo, stoję w miejscu, nie? W ogóle się, ja pierdzielę, czy on skończy w ogóle to? Czy mam go podejść i zasztyletować? Nie, idę. Teraz wystawcie sobie to, że on się dokładnie odwróci w tym momencie. O, jeszcze się nie odwrócił. Czy jeszcze żyje? Wejdźmy może na trawę, bo na trawie mniej słychać moje kroki. Nie mam pojęcia, czy w ogóle zaimplementowali coś takiego jak system dźwiękowego wykrywania mnie, czy po prostu ci strażnicy mają jakąś magiczne pole widzenia, którego ja po prostu nie widzę na minimapce, bo gdyby mi pokazali, to cała zabawa by była zepsuta. Okej. Okay. Przyjrzyjmy się sytuacji, jak wygląda tutaj. Tu jest jeden gościu. Wy go nie widzicie, ale ja go widzę. Znaczy ja też go nie widzę, ale... Ale on tam jest. O, teraz go widać. I teraz on tu zawróci. Ja nie jestem pewien, czy on skręci w tą stronę, gdzie my jesteśmy. Ale jak skręci, no to mam przerąbane. Czy on idzie tutaj w ogóle? Idzie, 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 idzie. Widać go. Dobrze, i teraz... Proszę cię, przyjacielu, mój drogi. Zatrzymaj się. Bardzo dobrze, bardzo jesteś mądry człowiek. Odwróć się, proszę. Z łaski swojej. Nie, nie idź dalej, nie, 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 to nie jest dobry kierunek. To nie jest dobry kierunek, to nigdy nie jest dobry kierunek, żeby iść dalej, do przodu. Trzeba iść do tyłu. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, tylko się teraz nie odwracaj z łaski swojej. Grzeczny samuraj, czy kim ty tam w ogóle jesteś? No nieważne, kim on w zasadzie jest, nie, 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 nie. No teraz Oliver będzie wchodził po schodach pół godziny. No wszedł. Nie znam się na systemie feudalnej Japonii. Nie jestem pewien, czy tu na górze jeszcze nie było jakiegoś strażnika, ale już. Pal licho, zaryzykuję. Bardzo ładny domek, bardzo sensowny. Aha, no super za... Piękne, to było coś piękne. Moje gratulacje, to było fantastyczne. To cudowne, nigdy w życiu nie widziałem tak dobrze zgranej akcji. Ja przepraszam, to jest oczywiście moja wina, bo popełniłem głupi błąd i przestałem się skazać, pomimo tego, że on mógł mnie usłyszeć, ale no... Ojejeju, oni to robią specjalnie, żeby wydłużyć tą serię, naprawdę. Ja wiem, że jest fajne i że wszystkim przyjemnie się to ogląda, a mnie się przyjemnie gra, ale co z tego? Ludzie, nie możemy się cały czas zamykać w okowach na przykład tej samej gry. Bo on już nas może zobaczyć. Kucaj! A, X. Dobra. To tym razem to była moja wina. Ale kurczę, no widzieliście to po prostu... Jestem zniesmaczony. Teraz on musi zawrócić. Zawróć, stary, zawróć. To nie jest dobry kierunek, w którym się kierujesz. O, jak mnie grzecznie posłuchał. Biegniesz, Oliver, biegniesz. Dasz radę, wierzę w ciebie, jesteś synem Lewis Hartów. Okej, zatrzymajmy się teraz za tym kamieniem. Już nie mam ochoty skradać się dalej. Szczerze przyznam, że cała ta misja skradankowa, która kompletnie nie pasuje do konwencji gry, lekko mnie już denerwuje. A w ogóle to on ma 1945 funtów brytyjskich, czyli jeden z najmocniejszych walut świata. Oczywiście mówię o walutach narodowych, bo są jeszcze takie waluty jak Bitcoin, kiedy jeden Bitcoin warty jest 2000 zł zamiast 5 zł. I to jest prawdopodobnie najmocniejsza waluta świata. Ale no co poradzić na to, no po prostu Bitcoiny takie są. O, już słońce wschodzi. Bardzo dobrze. Tylko jak mi jeszcze powiedzą, że będę musiał wrócić stamtąd, też w ten sam sposób skradając się, to ja podziękuję bardzo serdecznie za taką zabawę. Teraz wyjrzyjmy może jakoś trochę za róg. Czy tamten gościu... Oh shit. No już bym mnie zobaczył. Znaczy nie zobaczyłby mnie, ale... Ale no shit. Starajmy się poruszać jak najciszej. Dobra, poczekajmy parę chwil. On sobie pójdzie. Dobra. A my przekradniemy się przez ten mostek. Cicho. I tak, żeby nikt nas nie zauważył. No, nasza obecność... O, jak się różowiutkie niebo zrobiło. I w ogóle jaśniej jest. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, lepiej się włamywać w warunkach
dziennych. Wbrew pozorom. Czy niekoniecznie, no zależy od przypadku, zależy gdzie się chcecie włamać, nie? Okej, teraz ten grzeczny pan samuraj. No to zdecydowanie jest samurajem, ma takie samurajskie wyposażenie. I katanę ma bardzo ładną. I czapkę samurajską, w ogóle jak samuraj wygląda. Wiem, bo ostatnio oglądam od nowa Samuraja Jacka. To jest moja ulubiona kreskówka po prostu. Z dzieciństwa. I co jakiś czas muszę do niej sobie wrócić i obejrzeć ją całe 4 sezony od nowa. Obecnie powoli kończę pierwszy sezon, więc trochę mi jeszcze do końca zostało. Ale jeżeli ktoś nie widział, a lubi powiedzmy kreskówki czy Gendego Tartakowskiego, czy w ogóle w tego rodzaju, które pomimo tego, że są no, kreskówkami dla dzieci, potrafią zachwycić swoją różnorodnością czy poczuciem humoru, no to ja bardzo serdecznie polecam Samuraja Jacka, który jest świetnym, no jest po prostu świetną kreskówką, jest bardzo dużo akcji się dzieje. No i w zasadzie to uważam, że za bardzo, o jaka ładna teksturka na ścianach, uważam to za bardzo dobrą kreskówkę, każdemu polecam. Kto lubi tego typu rzeczy. No, dotarliśmy do pałacu Ohoho Shoguna, który mieszka w spartańskich warunkach po prostu. Ale ja jestem włamywacz po prostu, normalnie ninja. No, trzeba przyznać, Shogun ma bogate życie. Jak na najważniejszego dowódcę w całej Japonii, to jest super gościu. Znalazłem japoński list, który jest napisany po japońsku, dlatego też nasz bohater nie jest w stanie go przeczytać. Nie jest w ogóle pewien, czy to jest tego typu... Here you are, easy challenge. Z Yoko. Przecież ona nawet nie podała swojego imienia. Może być Yoko. Jak chcecie, to może być Yoko, ale kurczę... No nieważne. Niezbyt sensowny jest ten cały kompleks Shoguna, ale co poradzę. Już nie moja wina, że gościu się tak urządził, jak się urządził. To już 9 rano prawie. No nie, no chyba cię pogrzało. Co? Co się stało? Czy wy to widzieliście? Jak to jest bezczelność ze strony twórców gry, że w ogóle dopuścili do czegoś takiego. Au! Auto aż fizycznie mnie zabolało. Aż fizycznie mnie za... Aż się ciśnie na usta pytanie, jaki debil tak to zaprojektował. No ja pierdolę. Zazwyczaj nie przeklinam, ale... No po prostu... Sami widzieliście. Jak można było zrobić coś takiego graczom? Jakim prawem? Kto im wyraził na to zgodę? Jakim... namać prawem? Jakim debilem trzeba być, żeby wpaść na taki pomysł? O, zróbmy misję skalankową, będzie fajnie, ohoho, dorzućmy trochę, kurczę, sprite'ów, bo nas już nie stać na obiekty 3D, ohohohoho. To nie jest fajne! Smęczące i głupie! Żenada wręcz! W życiu bym się nie spodziewał po tej swoją drogą dobrej i swoją, no właśnie. Już plączę się nawet to, co chciałem powiedzieć. Zostaw tę drabinę, synu! Naprawdę nie ma znaczenia teraz. W życiu bym się nie spodziewał po tej swoją drogą dobrej grze, że mogłaby się zdecydować na tak tani i słaby po prostu zabieg. Jak można było... No... No teraz udaję, że nie potrafię wejść na drabinę. No co za ćwok? Co jest? Jak można było w tej grze zaimplementować tak tani zabieg? Jakie to jest chamstwo z ich strony. No wskocz na to, synu. Po prostu wejdź na tą drabinę. No teraz jeszcze Oliver mi się zbuntował. Jak ja mam skończyć ten odcinek, kiedy główny bohater nie próbuje nawet wykonywać moich poleceń? Może się przebiegnij po korytarzyku. Herbatkę ci zaparzyć może, co? Może zjedz Snickersa, bo gwiazdorzysz. Wejdź na tą drabinę, debilu. Może on potrzebuje... A, jeszcze. No dobra, no to jest trochę z mojej strony błąd, ale
Ale jakby już mam prawo, tak? Mam prawo być zdenerwowanym. Po tym, co ta gra mi zrobiła. Jak można było... O, ten mnie już zobaczył, no. A, jeszcze mnie nie zobaczył. Jak można było popełnić tak karygodny błąd w tego typu produkcji, w której praktycznie się nie przegrywa? To jest gra, która opiera się na tym, że w ogóle można w niej przegrać, bo przecież nie można. A tu się okazuje, że można. To jest przygodówka, a w przygodówce główni bohaterowie nie giną zazwyczaj. Zależy na jaka to jest przygodówka, czy znaczy on nie zginął, ale wiadomo. Zależy jeszcze jaka to jest przygodówka, ale... No niezależnie od gatunku w przygodówkach nie robi się tego typu numerów graczom. Nie cofa się ich o 20 minut gry, tylko dlatego, że nie przewidzieli tego, że szogun z piętra niżej mógłby zobaczyć ich, pomimo tego, że się skradali. Skradali się, ale... Znaczy, to już konkretnie chodzi teraz o mnie. Skradałem się, ale no... No kurna, no przecież nie mógł mnie zobaczyć. Prawa gry, prawa gameplayu, mechanika, do których ta gra nas przyzwyczaiła. A więc to, że... samuraje, którzy tutaj się kręcą po tym ośrodku i bardzo dobrze, że się kręcą, bo to daje trochę posmaku, pomimo tego, że misja skazankowa jest de facto słabo zrealizowana. To ci samuraje nie reagują na bodźce dźwiękowo, nie reagują na wzrok, a tu nagle samuraj, który... nie wiem, okazał się samuraj, który potrafi patrzeć w górę. No i co z takim samurajem zrobić? Mechanika gry przyzwyczaja nas do patrzenia jednowymiarowego. Spójrzmy chociażby na gry typu Batman, kiedy jasno sygnalizowane jest, gdy przeciwnicy patrzą się w górę w poszukiwaniu przeciwnika, kiedy chodzą po ziemi i do głowy im nawet nie przyjdzie, żeby spojrzeć w górę, zwłaszcza, że żadne dźwięki się tam nie wydają. A tutaj jest inaczej. Tu jest jakby kompletnie brak adekwatności, chciałem powiedzieć adekwacji z tego wszystkiego, brak adekwatności w podejmowaniu mechanizmów gameplayowych. Jakim cudem przeciwnik mógł mnie zobaczyć? Czy raczej zastanówmy się nad tym, jak ja, będąc graczem, mam wykryć ten moment, w którym on stoi akurat pod mostem i przejść tak, żeby mnie nie zobaczył. Jak? Przecież nie mogę spojrzeć w dół i ocenić, ohoho, mój przeciwnik stoi w tym momencie tu, więc może sobie teraz poczekam. Nie da się. Ja nie mogłem tego przewidzieć. Ja jestem w stanie też zrozumieć, że zaimplementowali taki mechanizm, że on sobie patrzy w górę i widzi, że my przemykamy, ale jak ja jako gracz mam stwierdzić, w którym punkcie swojej trasy, swojego rutynowego patrolu on się znajduje? No jak? To jest moje pytanie. Jako gracza w tym momencie. Pomijam to, że cały czas muszę się skradać jak małpa, pomimo tego, że skradam się kilka metrów za nim i on nie słyszy mnie. On nie słyszy tego, że ja wydaję tak wyraźne dźwięki. Pomimo tego, że właśnie wydaję te dźwięki, nawet ja je słyszę całkiem wyraźnie. Już pomijając fakt ten, że kurczę, słucham tego na słuchawkach, ale to nie ma znaczenia. Albo tutaj, kroki chodzenia po tej macie, czy po tych schodach. Czy on nie powinien tego przypadkiem usłyszeć? Nie. Bo on nie reaguje na bodźce słuchowe, on reaguje na bodźce dźwiękowe, tudzież na bodźce słuchowe w jednym konkretnym zaimplementowanym przez twórców miejscu. Słabe, bardzo słabe i bardzo psuje wrażenie z rozgrywki, kiedy mogłaby to być bardzo przyjemna misja skradankowa, gdyby pozwolono nam jako graczom, to znaczy już nie chodzi o to, żeby dać opcję szybkiego zapisu dla jednego momentu w grze, ale żeby lepiej rozmieścić i rozlokować checkpointy, tak żeby nie zmuszać gracza do powtarzania tego samego momentu w grze w kółko i w kółko i w kółko. Przepraszam. I teraz moje kolejne pytanie. Skąd ja mam wiedzieć, co teraz zrobić? O, widzę go. Czyli to muszę poczekać, aż się obróci. Aż przejdzie w drugą stronę. Poczekajmy. O, tam idzie ten drugi. Ale on zawraca. No, gdzie ten pierwszy? God Saint Duck! Co to było? Co... to było! Kończę ten odcinek, bo nagle cała gra stała się wyjątkowo głupia. Jestem po prostu zdenerwowany na twórców, że zaimplementowali tak beznadziejny i bez po prostu żadnego pomysłu, jakikolwiek po prostu idiotyczny mechanizm w rozgrywce. Przepraszam was, ale jestem zdruzgotany, żegnam się z wami, pokój nad Izraelem.